Bydgoskie CBA zatrzymało 5 osób i nie dopuściło do podpisania przez PKP umowy na 5 milionów złotych w ustawionym przetargu. Ta sprawa dotyczy budowy dworca Olsztyn Główny. Ustalenia CBA wskazują, że ta grupa osób usiłowała także wpłynąć na przebiegi przetargów wypływające nawet kilkanaście milionów złotych, organizowane w związku z modernizacją szpitala Rydygiera w Toruniu. Wśród zatrzymanych jest dyrektor projektu w PKP, jeden z byłych dyrektorów kujawskiej samorządowej spółce realizującej inwestycje medyczne, kierownik ze szpitala oraz dwoje prywatnych przedsiębiorców. Zatrzymani usłyszą zarzuty w prokuraturze. Czynności te trwają.